spotykamy się po dwóch miesiącach, żeby omówić budowę obwodnicy. 20 kwietnia bieżącego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z samorządowcami powiatu brodnickiego. Marszałek Zbigniew Sosnowski wraz z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosławem Graczykiem omówili planowane inwestycje na terenie powiatu. Głównym punktem spotkania była planowana do budowy z nowej perspektywy unijnej obwodnica Brodnicy. Obecny stan negocjacji ze stroną rządową i przedstawicielami Komisji Europejskiej nie pozwala jeszcze ostatecznie przyjąć do realizacji zadań drogowych ani określić ich wielkości. Jednak trwają przygotowania i są one konsultowane z samorządami lokalnymi. Spotkanie było okazją do rozmów na temat przystąpienia do realizacji budowy obwodnicy Brodnicy. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Brodnicy. Omówiono możliwe scenariusze realizacji obwodnicy uzależnione od dostępności środków z programów krajowych bądź unijnych. W zależności od ostatecznych możliwości finansowych omówiono również kolejność realizacji poszczególnych etapów tej potrzebnej inwestycji. Obecni na spotkaniu samorządowcy w osobach starosty Piotra Boińskiego, burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza oraz wójta gminy Brodnica Adama Zaleskiego z dużą aprobatą przyjęli przedstawione propozycje oraz konsultacje związane z harmonogramem planowanych prac. Potwierdzili wolę współfinansowania aktualizacji dokumentacji wcześniej przygotowanej przez Urząd Miejski w Brodnicy. Z obecnie projektowanych i planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich obwodnica Brodnicy jest jedną z czterech, która posiada wydaną decyzję środowiskową i przygotowaną dokumentację. Na spotkaniu omówiono także możliwości współfinansowania zadań przez samorządy gminy i powiatu. Samorządowcy liczą, że swój udział finansowy w tej inwestycji będzie miał również budżet państwa w ramach dostępnych środków krajowych, Krajowego Programu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Tylko dzięki zaszczepieniu się większości populacji jest szansa powrotu do normalności. Samo szczepienie rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza. Na stronie internetowej pacjent.gov.pl, w miejscu, gdzie znajdują się informacje dla pacjenta, znajdziecie Państwo nowy wzór kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciwko COVID-19. Proponujemy, żeby pobrać sobie taki formularz, na spokojnie przeczytać w domu, wypełnić, następnie wypełniony formularz zabrać ze sobą na szczepienie. Z takim kwestionariuszem kierujemy się na konsultacje lekarskie, po których udajemy się na szczepienie. Na terenie Brodnicy znajduje się 6 punktów szczepiennych. Nowamet, ulica Wyspiańskiego. ZOZ Zdrowie, ulica Kamionka. Ars Medica, ulica Aleja Leśna. Specjalistyczna praktyka lekarska pani Anny Agaty Siedlaczek, ulica Kościelna. Medicus, ulica Wyspiańskiego, a także punkt szczepienny w brodnickim szpitalu. Osobom, które samodzielnie nie mogą udać się na szczepienie, od samego początku pomaga Urząd Miejski w Brodnicy. Gmina miasta Brodnicy udziela wsparcia osobom, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień. Są to osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym z oznaczeniem R lub N oraz osoby, które mają inne obiektywne problemy w dotarciu do punktów szczepień bez ograniczeń wiekowych. Przypominamy, że od stycznia tego roku funkcjonuje infolinia, na którą możecie Państwo dzwonić i zgłaszać zapotrzebowanie na taki transport pod numer telefonu 514 973 249. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Pod tym numerem możecie Państwo uzyskać również inne informacje na temat szczepień. Urząd Miejski w Brodnicy pomaga również w zgłaszaniu osób, które muszą być zaszczepione w warunkach domowych. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje bowiem mobilny punkt szczepień, z którym Urząd Miejski w Brodnicy współpracuje. Zgłoszenia można również dokonać samodzielnie pod numerem telefonu 730 370 046.
Pracownicy służby zdrowia zwracają się z prośbą, by na szczepienie udawać się na umówione wcześniej godziny. Dzięki temu szczepienia w Brodnicy odbywać się będą bez większych zakłóceń. Chciałam bardzo podziękować wszystkim koordynatorom, lekarzom, pielęgniarkom z poszczególnych punktów szczepień za zrozumienie, za współpracę z naszym urzędem w zakresie pomocy osobom, które chcą się szczepić, które z różnych powodów mają problemy w dotarciu na szczepienie. Dziękuję za Państwa zrozumienie i liczymy na dalszą współpracę, ażeby ten proces szczepienny przebiegał jak najbardziej sprawnie. Na terenie Brodnicy wykonywane są obecnie remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w dziurach powstałych podczas zimy. Wykonanie remontu polega na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, wykonanymi przy pomocy remontera. W najbliższym czasie przy odpowiednich warunkach atmosferycznych odświeżone zostaną również oznakowania poziome na ulicach miejskich na terenie naszego miasta. Zakres prac obejmuje mechaniczne uzupełnienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz wykonanie nowego oznakowania dróg przy użyciu atestowanej farby drogowej. Podczas wykonywanych robót wszystkich kierowców prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość. Luzowanie obostrzeń pozwoliło sportowcom wrócić do treningów na świeżym powietrzu. W Brodnicy szczególnie entuzjastycznie fakt ten przyjęli najmłodsi sportowcy. No wróciliśmy. Widzę wielką radość na licach dzieci, sportowców. No wróciliśmy z podwójną energią, z entuzjazmem do tego, bo nie wyobrażam sobie, żeby tą formę sportu, nie tylko piłki nożnej, jakąkolwiek, nie można było uprawiać z zachowaniem obostrzeń na otwartym obiekcie. Obecnie zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pracujemy, tak jak widać na obiekcie, w reżimie sanitarnym. Jest prowadzona dezynfekcja po każdej grupie. Obostrzenia są na tak rygorystycznym poziomie, że nawet co półtorej godziny sprzątane są toalety i szatnie po poszczególnych grupach sportowych. Zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne na brodnickim Orliku są bezpłatne. Z obiektów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Brodnicy. Oczywiście obiekty są bezpłatne. Głównymi uczestnikami tych obiektów, tak jak możemy to zauważyć od lat, są kluby sportowe, ale absolutnie nie mają one pierwszeństwa. Pierwszeństwo mają osoby właśnie niezwiązane z klubem. My musimy propagować to, pilnować tego, żeby zachowywać pewne relacje, pewną równowagę jako animatorzy sportu, trenerzy lokalni, środowiskowi, żeby równomiernie z tego wszyscy mieszkańcy mogli korzystać. Popularność aktywności fizycznej wśród brodniczan jest ogromna. Świadczy choćby o tym maksymalne obłożenie obiektów sportowych. Ja już od 3 lat odbieram telefony o rezerwacje. Proszą mnie chętni, seniorzy, ci, którzy chcieliby z rodzinami spędzić czas na obiektach miejskich przy ulicy Nowej. Z przykrością odmawiam uczestnictwa, tak jest obłożony ten obiekt sportowy przy ulicy Nowej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Aktywny Weekend. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu maksymalnie 2 fotografii wykonanych podczas dowolnej aktywności fizycznej na adres osirbrodnica@gmail.com w tytule wpisując Aktywny Weekend. Celem tego konkursu jest zaktywizowanie Państwa do aktywności ruchowej oraz uwiecznienie jej fotografii. Co tydzień z nadesłanych fotografii zostaną wybrane 3, które po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w holu OSIR lub na plaży miejskiej w Brodnicy, w zależności od pogody. Spośród nich internauci wybiorą najlepszą pracę, której autor zostanie nagrodzony. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie osirbrodnica.com.